goście, drodzy absolwenci, rodzice, uczniowie, rodzice i uczniowie ze szkół gminy Biała Podlaska, nauczyciele, pracownicy obsługi. Nie ma dla gospodarza większej satysfakcji, niż widzieć dom wypełniony zacnymi i przyjaznymi gośćmi. To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc powitać Państwa na uroczystości z okazji 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym oraz 10-lecia nadania szkole imienia Wandy Potockiej. Rocznice to chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy dziś okazję do wspominania tego, co było, pochylenia się nad teraźniejszością i snucia wizji przyszłości. Każdy jubileusz bowiem łączy tradycję z nowoczesnością. Jednak dawniej i dziś nasza szkoła nigdy nie była tylko instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ludzi, dzięki którym wychowankowie nie zadawali sobie pytania, czy, ale jak dążyć do doskonałości. Słowa wdzięczności kieruję do emerytowanych dyrektorów, nauczycieli i pracowników obsługi. Ci Państwo na trwałe zaznaczyli swoją obecność w historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali, wspierali, którzy postawili wysoką poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, bo bez nich nie byłoby tej szkoły. Duszą szkoły, nauczyciel, wsparciem rodzic, a dumą absolwent. Po latach, gdy ich spotykamy, mówią, że szkoła była przestrzenią dla marzeń, miejscem, gdzie rodziło się dobro. Z perspektywy minionych lat można ocenić również działalność dydaktyczno-wychowawczą, która została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. Na przestrzeni 60 lat nasza szkoła zmieniła się. Nie ma już dawnych mebli, pomocy dydaktycznych, za to są komputery, monitory, tablice interaktywne. Jest pracownia komputerowa, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne. Wkraczamy w nowoczesne technologie, ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły. Przez długie lata dzieci z Ortela Książęcego II, Ogrodnik i Perkowic uczęszczały do szkoły w Perkowicach. Dzieci z Ortela Książęcego I uczyły się w szkole w Dokudowie, a dzieci mieszkające w Ortelu Królewskim chodziły do szkoły wzniesionej w 1905 roku przez władze carskie. Starsze dzieci kontynuowały naukę w Białej Podlaskiej, codziennie przemierzając trasę kilkunastu kilometrów. W 1958 roku w Ortelu Książęcym powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W czerwcu 1963 roku wyznaczono granice budynku głównego, zalano fundamenty. 22 lipca 1964 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie dzieciom oraz społeczeństwu szkoły pomnika tysiąclecia imienia Janka Krasickiego. Dzieci z okolicznych wsi rozpoczęły naukę w nowym budynku szkolnym. Szkoła posiadała 9 klas lekcyjnych, obszerną salę gimnastyczną, bibliotekę. Mieszkali tu również nauczyciele.
w roku szkolnym 1964-65 pracowała następująca kadra. Kierownik Jan Mikiciuk, Franciszka Kurjaniuk, Wanda Owczaruk, Jan Jarowski, Zdzisław Laszuk. Do szkoły uczęszczało 153 uczniów. Komitet Rodzicielski aktywnie pracował, gromadząc fundusze na szkołę poprzez organizację imprez w budynku szkolnym, świetlicach wiejskich, sprzedaż złomu, makulatury. Na terenie przyszkolnym posadzono wierzby płaczące, tuje i srebrne świerki. Szkołę obsadzono żywopłotem, ogrodzono. Placówka stała się ośrodkiem życia kulturalnego wsi. Organizowano tu zabawy, wieczorki, zawody sportowe. W sezonie zimowym lodowisko, kuligi. Na boisku pojawiły się kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, stojak do ćwiczeń, bramki do piłki nożnej i ręcznej, uniwersalna skocznia. Zorganizowano pracownię techniczną, biologiczną oraz fizyczno-chemiczną. Nad wszelkimi inwestycjami czuwał kierownik Jan Mikiciuk. W roku szkolnym 1966-67 wprowadzono do szkół klasę ósmą. Jesienią 1966 roku szkoła została zelektryfikowana. Komitet Rodzicielski zakupił pierwszy telewizor. Był to Topas. W 1968 roku po raz pierwszy szkołę odwiedziło kino objazdowe. Częsty gość do lat 80. W październiku 1969 roku uczniowie po raz pierwszy wybrali się na dłuższą wycieczkę do Leśnej Podlaskiej. Rokrocznie były organizowane uroczystości wynikające z kalendarza imprez. W 1984 roku na emeryturę odszedł zasłużony dla szkoły Jan Mikiciuk, długoletni kierownik, potem dyrektor szkoły. W tym samym roku na emeryturę odeszła też Franciszka Kurjaniuk, która należała do grona nauczycieli z lat 60. Z dniem 1 września tego roku obowiązki dyrektora przyjęła Teresa Markiewicz. 16 listopada 1985 roku przekazano na jej ręce sztandar z okazji 20-lecia istnienia szkoły. Na przełomie 1985-86 roku przeprowadzono generalny remont. Rodzice aktywnie uczestniczyli w budowie kotłowni, pracach przy zakładaniu centralnego ogrzewania. Z dniem 1 stycznia 1996 roku gmina Biała Podlaska przyjęła prowadzenie szkół podstawowych jako obowiązkowe zadanie własne. Dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego w czasie wakacji 1997 roku przybyły dwie klasy lekcyjne pozyskane z mieszkań nauczycieli. Wydłużono też korytarz. Na piętrze wykonano toalety dla klas 03. Położono glazurę we wszystkich łazienkach. Zaczęła funkcjonować stołówka. Szkołę wyposażono też w olejowe ogrzewanie. 1 września 1999 roku weszła w życie reforma systemu edukacji. Zaczęły funkcjonować gimnazja. Nasza szkoła stała się 6-klasową szkołą podstawową. W 2001 roku na emeryturę odeszła zasłużona dla szkoły długoletnia dyrektor Teresa Markiewicz. W czasie jej kadencji w wyniku generalnego remontu znacznie poprawiły się warunki lokalowe w szkole, wzbogaciła baza pomocy naukowych i wyposażenie placówki.
z dniem 1 września 2001 roku obowiązki dyrektora przyjęła Lucyna Skrzypiec. W czasie jej kadencji przed szkołą ułożono kostkę i zbudowano parking. Wymieniono okna w całym budynku oraz położono ocieplenie. Elewację szkoły i budynku gospodarczego. Podłączono internet, założono stronę internetową szkoły, odnowiono szkołę wewnątrz. Dzięki zaangażowaniu władz gminy 1 września 2013 roku otwarto punkt przedszkolny. Został on bogato wyposażony w pomoce zakupione z funduszy unijnych pozyskanych przez gminę. 24 października 2014 roku obchodziliśmy złoty jubileusz istnienia naszej szkoły oraz nadanie imienia Wandy Chotomskiej. Na tę uroczystość Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar szkoły. Była to doskonała okazja do wspomnień, życzeń i gratulacji. Lucyna Skrzypiec pełniła sumiennie i z wielkim zaangażowaniem obowiązki dyrektora do 31 sierpnia 2016 roku. Od 1 września funkcję tę pełni Emilia Kisielewska. W wyniku likwidacji gimnazjów od 2017 roku nasza szkoła ponownie stała się szkołą ośmioklasową. Dzięki przychylności wójta i Rady Gminy Biała Podlaska od 1 września 2024 roku punkt przedszkolny w naszej szkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez 10 godzin dziennie. Obecnie każda sala lekcyjna wyposażona jest w monitory interaktywne i sprzęt komputerowy. Na przestrzeni 60 lat do księgi ewidencyjnej zostało wpisanych 1257 uczniów. Szkołę ukończyło 1162 absolwentów. Obecnie do szkoły uczęszcza 99 dzieci od punktu przedszkolnego do klasy 8. W szkole pracuje 20 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. W ostatnich latach na emeryturę odeszli nauczyciele Teresa Bagłaj, Blanka Mikiciuk, Stanisław Sierota oraz pracownicy obsługi Wanda Borkowska, Stefania Mirończuk, Urszula Sieńko, Zdzisław Żuk. Spośród pracowników i absolwentów naszej szkoły wielu już zmarło. Proszę wszystkich o powstanie. Uczcijmy minutą ciszy wszystkich nieżyjących pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym. Dziękuję. W dzisiejszym dniu chcieliśmy też przybliżyć odrobinkę twórczość, biografię naszej patronki Chotomskiej. Jest to jedna z najsłynniejszych polskich pisarek, która swą twórczość poświęciła niemal wyłącznie dzieciom. Autorka wierszy i opowiadań przyszła na świat 26 października 1929 roku w Warszawie. Pisarka studiowała na Wydziale Społeczno-Politycznym i Dziennikarskim na Akademii Sztuk i Nauk Politycznych w Warszawie. Zaistniała już w wieku 20 lat. W 1949 debiutowała na łamach Świata Młodych. Niedługo potem, w 1958 roku, opublikowany został jej pierwszy tomik poezji TRFR. Co ważne, tomik ten zyskał uznanie w oczach krytyki i zapewnił popularność pisarce. Chciałbym zachęcić do tego, żeby pomóc dzieciom w rozwijaniu tych talentów, które mają. Natomiast dzieci chciałbym zachęcić do tego, żeby tych talentów swoich szukały i je rozwijały. Nie tylko dbały o to, żeby mieć piątki z wszystkich przedmiotów, ale znalazły sobie taki przedmiot, z którego będą wiedziały jeszcze więcej, będą miały szóstkę i z którego to przedmiotu będą w stanie nawet czasami zaskoczyć swojego nauczyciela. I tym optymistycznym akcentem dziękuję bardzo Państwu
Bardzo się cieszę, że szkoła 60 lat funkcjonuje i mam nadzieję, że spotkamy się za kolejne na przykład 20. Z okazji wspaniałego jubileuszu 60-lecia istnienia Waszej szkoły pragniemy wyrazić serdeczne gratulacje oraz podziękowania za 60 lat nieocenionego wykładu w edukację, wychowanie i rozwój młodych pokoleń. To wyjątkowa rocznica, która stanowi nie tylko piękny moment refleksji nad historią szkoły, ale również doskonałą okazję do spojrzenia w przyszłość i dalszego umacniania jej tradycji. Szkoła podstawowa imienia Wandy Chotomskiej to miejsce, które z powodzeniem łączy przeszłość z teraźniejszością, oferując uczniom solidne podstawy wiedzy oraz wartości, które będą im towarzyszyć przez całe życie. Życzymy Wam, aby przez kolejne lata szkoła była miejscem inspiracji, rozwoju i radości z odkrywania świata. Jubileusz 60-lecia szkoły jest okazją do wspomnień, choć minione na zawsze pozostają w pamięci. Budynek szkoły od 60 lat tętni gwarem wielu pokoleń, które właśnie tu rozpoczynają najważniejszą przygodę życia – edukację. Poznają radość płynącą z intelektualnego wysiłku, rozpoznają własne uzdolnienia, wreszcie sięgają po pierwsze sukcesy w różnych dziedzinach, ale także uczą się akceptować pierwsze niepowodzenia i porażki. Szczególne podziękowania chciałabym skierować do dyrektorów, nauczycieli, emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować obecnej pani dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu i obsłudze. Pozostaje mi życzyć nam wszystkim, aby przy okazji jubileuszu odżyły w naszych sercach wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery, której doświadczyliśmy i doświadczamy w naszej wspaniałej szkole. W ramach obchodów jubileuszu 10-lecia nadania imienia Wandy Chotomskiej w naszej szkole zorganizowaliśmy międzyszkolny konkurs plastyczny na ilustrację do utworów naszej patronki. Zadaniem każdego uczestnika konkursu było wykonanie dowolną techniką plastyczną ilustracji do wybranego utworu Wandy Chotomskiej. W konkursie wzięły udział szkoły naszej gminy. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych. Kryteria oceny prac była kryterium pomysłowość, samodzielność, estetyka wykonania oraz związek ilustracji z tekstem literackim. Komisja konkursowa nagrodziła 19 prac. Pani tłumaczy książki z angielskiego na polski? Nie, z Gęsiego na kaczy. Co? Z Gęsiego na kaczy? W głowie mi się nie mieści. Czyżby gęsi i kaczki też pisały powieści? Oczywiście, że piszą, a ja właśnie tłumaczę. Każdy gęsią gę, gę, gę na kwa, kwa kacze. Proszę, oto jest próbka, niech pan w piśmie zamieści. W tłumaczeniu na kaczy ślicznej gęsiej powieści. Kwaś kwakała w kwaskwinie. Tak się powieść zaczyna. Pan redaktor osłupiał. Kwaś kwakała kwaskwina. Co to znaczy? Jak to? Wciąż pan nie wie, co znaczy? Gęś gęgała w kwaskwinie. W tłumaczeniu na taczy. Bociak szuka bocianicy. Nie wróciłaś na granicy? Niech pan się nie smuci, bocianica wróci. A na razie, panie bocianie, niech pan przygotuje dla swojej żony mieszkanie. Gdzie? Na drzewie wysokim, albo na stodole. A to wie pan najlepiej gdzie? Na naszym przedszkole. Leto żurawie na głowę, leto żurawie na głowę. Leto do siebie kraju, wrócą zamknęło lato. Wrócą za 6 miesięcy, ja wszyscy też podoszą, a one wielką stroną otworzą dla mnie. Czapno chodziło po deszczu.
przesadza, nie chodzą na żołnierze. A co tam przyjedzą? A to ci draga krówka, zasuwa krakowiaka. Jestem sobie krówka, krówka pospolita. Znacie mnie na pewno, bo mieszkam w zeszytach. Odżywiam się nieźle, bowiem na klasówkach. Niektórzy uczniowie siano mają w łukach. Tyś nie krówka, lecz klasyczny, straszny dekor topograficzny. Przebija byka za pomocą szpady i słownika. Raz, dwa, z bykiem się uporał. Brawa dla Toreadora! Ale